redaktor, dziennikarz, teolog, autor książek, a drugi, wierzymy z całego serca, że również jest z nami, to jest postać, która właśnie jest w tej książce, która tutaj miała mieszkanie dokładnie po drugiej stronie ulicy, chociaż w tym mieszkaniu to nie bywała aż tak bardzo często, ale tutaj właśnie zamieszkiwała w sposób formalny, czyli błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Też możemy go przywitać brawami. Pawle, poproszę cię, żebyś usiadł, ja zrobię tylko króciutki wstęp. Drodzy Państwo, pragnę podziękować za to dzisiejsze spotkanie, w szczególności Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej, tutaj w postaci Piotra, także na Piotra ręce składam to serdeczne podziękowanie za współorganizowanie tego wydarzenia z nami oraz za podjęcie trudu albo przyjemności wydania otóż tej publikacji, która jest podstawą naszego dzisiejszego spotkania. Zawsze głosiłem prawdę, za którą Paweł opowie, jakie to nagrody pozdobywał, bo jest to rzeczywiście publikacja wyjątkowa, którą warto nie tylko mieć w domu, ale warto się nią zająć troszeczkę głębiej, ponieważ są to niepublikowane wcześniej teksty właśnie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Pragnę również podziękować Radiu Warszawa za objęcie patronatem za dzisiejsze spotkanie, Tygodnikowi Niedziela, Tygodnikowi do Rzeczy, PCH24. Bardzo serdecznie dziękujemy, jest nam niezmiernie miło oraz oczywiście witam naszych gości, którzy oglądają nas online za pośrednictwem telewizji EWTN. Pawle, ja oddaję, bo to twoja publikacja, której będziesz korzystał pewnie podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ja, drodzy Państwo, życzę Wam udanego wieczoru. Niezmiernie cieszę się, że Państwo przyszli do nas. Pragnę Państwu powiedzieć, że jeżeli chcecie, żeby ta kawiarnia trwała, to my się zwracamy z prośbą o wsparcie nas na Patronite. patronite.pl/agerekontra. Pozwala nam to organizować takie wydarzenia jak właśnie to. Serdecznie dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie od Państwa. Od tych malutkich, od kilku złotych, po te, które też Państwo nam przekazujecie po kilkaset, dziękujemy serdecznie. Serdecznie również zapraszamy do tego, że jeżeli macie Państwo ochotę uczestniczyć w bezpłatnych naszych spotkaniach, które się odbywają na Chłodnej 2x18 w Agerekontra, to zapraszam, aby wejść na stronę agerekontra.pl/wydarzenia, zapisać się na nasze wydarzenia i w nich uczestniczyć. Drodzy Państwo, nie przedłużam już, oddaję głos naszemu gościowi. Jeszcze raz zachęcam, by powitać go brawami i życzę Państwu udanego wieczoru. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję kawiarni Agerekontra i też Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej, który jest wydawcą tej książki. Postaram się mówić o księdzu Jerzym Popiełuszce przez jego teksty. Można powiedzieć, że to jest troszkę bardziej zaawansowany poziom wiedzy, ponieważ to pierwsze spotkanie, które było nie tak dawno temu, to były takie podstawy, kim ksiądz Jerzy był, co o niej wiemy. Natomiast ta literatura to jest trochę inna dziedzina i być może o pewnych rzeczach można się dowiedzieć więcej, natomiast trzeba trochę głębiej wniknąć, więc ta wiedza podstawowa tu się już może tak nie będzie pojawiać, ale wejdziemy w trochę głębszą rzeczywistość. Przepraszam też Państwa bardzo za to lekkie opóźnienie. Kwestie techniczne są nie zawsze proste. Im więcej technologii, tym bywają bardziej skomplikowane. Ja dzisiaj jestem w wyjątkowej koszulce. To jest taka, tutaj pokażę. To jest ze zdjęcia księdza Jerzego. Logotyp, słowa ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią. Trochę inny miałem plan na to spotkanie, na jego początek, ale zacznę go w nieco inny sposób niż tylko, że tak powiem, merytoryczny. Proszę posłuchać tej krótkiej wypowiedzi. To tak, pierwsza moja myśl, to wydaje mi się, że może nam dać obecność. Takie poczucie, że jest jakby obok nas i nas wspiera w tym wszystkim, co jakby jest teraz w naszym życiu, co się dzieje. Wspiera w tych trudnościach, ale wydaje mi się, że cieszy się też wtedy, kiedy odnosimy jakieś sukcesy, nie wiem. Dostajemy się na wymarzone studia, zdajemy maturę czy tego typu inne rzeczy. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, tak sądzę. Ksiądz Jerzy potrafi tak złączyć ludzi, że teraz my tworzymy tutaj jakąś niesamowitą społeczność i tak jak wcześniej ludzie u niego się spotykali, tak teraz my tutaj, zauważcie, sobie siedzimy, rozmawiamy o nim i ja jestem święcie przekonana, że on między nami tutaj jest. I to jest chyba takie niesamowite, bo on cieszy się z naszych sukcesów, bardzo nam pomaga i przede wszystkim on zawsze zostaje, zawsze. Czytając na przykład jego słowa, czy słuchając historii o nim, ja też uczę się, jak zachowywać się w różnych sytuacjach po prostu, jak osoba właśnie błogosławiona czy święta postępowała i no jest dla mnie autorytetem i właśnie też takim nauczycielem.
Myślę, że tyle. Taką najważniejszą rzeczą, jaką może mi dać Jurek, to jest po prostu siła. Bo każdy ma jakieś potknięcia w życiu, każdy ma jakiś problem. I jego życie pokazuje, że nie był zawsze idealny. Że miał chwilę słabości, że bał się, że był zwykłym człowiekiem takim, jakim jesteśmy my. I myślę, że to jest takie tutaj chyba najbardziej budujące i dające taką nadzieję, że był taki jak ja. I sobie z tym poradził, więc dlaczego ja mam sobie nie poradzić? Ja myślę, że daje mi taką ścieżkę do życia. Pewnego rodzaju drogę, którą mam podążać. Czasem nie udaje mi się nią podążać, czasem z niej schodzę, ale zawsze staram się do tego wrócić. Bo jednak jego ścieżka życiowa była ciężka, była bardzo trudna, ale przy tym dała masę dobrych rzeczy wszystkim dookoła. I daje do teraz i myślę, że będzie jeszcze bardzo długo dawać. I ta ścieżka życiowa to jest coś, czym chciałbym podążać i chcę podążać cały czas. Dla mnie to jest kompletnie inna sytuacja niż z innymi świętymi, czy też po prostu osobami błogosławionymi. Po prostu w ogóle nie czuję dystansu. Nie jest to dla mnie jakiś ktoś tam, gdzieś tam. Dla mnie to jest osoba, która jest mi bardzo bliska. Po prostu czuję więź z nim i dla mnie to jest aż takie, no samo mnie to szokuje. I może nie każdego dnia, ale tak czasami tak się na tym zastanawiam i mam takie, ojeju, jakoś nawiązałam tą relację. Tak, proszę Państwa, te wszystkie głosy to były głosy ludzi urodzonych po roku 2000, więc nikt z nich nie miał szansy księdza Jerzego spotkać. Nikt z nich też, nawet ich rodzice czasem byli wtedy dziećmi. Więc co to się stało, że ta młodzież nawiązała więź z błogosławionym? Tutaj nawet wypadło z jednych ust po imieniu do niego, czyli to jest więź bliska. O co w tym chodzi? I teraz ten zjazd młodzieży zakończył się wczoraj, trwał 3 dni. To taka młodzież, która brała udział w szkołach letnich księdza Jerzego i jakoś jest z nim coraz bardziej zaprzyjaźniona. To znaczy, że dla nich to miejsce jest ważne i ten błogosławiony jest bardzo ważny i daje im jakąś drogę życiową. Daje im sens, poczucie bliskości, poczucie jakiejś wewnętrznej energii. No i pracując jeszcze nad tą książką gdzieś 2,5 roku temu, myślałem, że po prostu wchodzę w badania archiwalne, które pozwolą odkryć tego człowieka dla świata, pokazać go z perspektywy historycznej, odkryć wiele niepublikowanych tekstów. Im dłużej się tym zajmuję, im dłużej też mam kontakt z tą młodzieżą, bo to już jest kontakt prawie stały, tym bardziej się przekonuję, że ta praca dotycząca kwestii księdza Jerzego to jest praca, która służy naszej teraźniejszości i przyszłości. Że naprawdę w tej historii jest coś tak niezwykłego, co jest zupełnie uniwersalne i też mi to pozwala na to inaczej patrzeć, właśnie głównie przez młodzież, której w ogóle jestem bardzo wdzięczny. To tyle na wstępie, bo to rzuca perspektywę w ogóle na całość. A teraz trochę o książce. Otóż proszę Państwa, wydawało nam się i wydaje nam się, że my księdza Jerzego mniej więcej znamy, że go no, wiemy trochę z filmu, poznaliśmy mniej więcej historię związaną z jego porwaniem i śmiercią. Oczywiście są różne tezy, natomiast czy naprawdę dużo o nim wiemy? Z moich badań, a jestem dziennikarzem, historykiem sztuki, teologiem, pracuję teraz będzie blisko 6 lat w jego muzeum i w ośrodku dokumentacji, wynika, że wielu rzeczy nie wiemy i wielu rzeczy się możemy dowiedzieć. Czego na przykład? Na przykład myślę, że ciągle niewiele wiemy o tym, jakim był człowiekiem na co dzień i jaka była jego droga do świętości. To, co dziś jest najważniejsze, to, co młodzież odkrywa. I też poprzez tą książkę, która jest zbiorem tekstów, myślę, że udało się trochę bliżej dotrzeć. Co w tej książce się znajduje? Ta książka zawiera po prostu niepublikowane wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki, no i publikowane oczywiście, czyli wszystko, co się udało znaleźć, co dotyczy nauczania społecznego. Czyli tak naprawdę prawie wszystko, bo on jako kapłan no, głównie wypowiadał myśli, które dotyczyły życia poszczególnych osób, ale i życia społecznego, politycznego, tudzież czasem nawet i ekonomicznego, więc wszystko, co było związane z tym tematem w tej książce się znajduje, to się oczywiście udało znaleźć. Tu jest 141 jego wypowiedzi, z czego 60 niepublikowanych wcześniej, a ponad 20 jest takich, które były publikowane tylko we fragmentach, więc tak naprawdę mamy no, ponad połowę wypowiedzi, które były albo nieznane, albo prawie nieznane. I teraz, czego nowego możemy się o księdzu Jerzym i o tamtych czasach tej historii
z tych wypowiedzi dowiedzieć. I właśnie teraz tego będzie dotyczyło to spotkanie. Będę starał się po kolei pewnymi sekwencjami przybliżać tę historię. Zacznę od tytułu. Tytuł tej książki to Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki, wybór źródeł. Skąd ten tytuł? Zawsze głosiłem prawdę. To jest pierwszy wers tego cytatu powyżej. Skąd pochodzą te słowa? To bardzo wyjątkowy moment. Jak się spojrzy na to, jak to było pisane, to na górze pisane jest jeszcze w miarę równo, prawda? Im niżej, tym bardziej są te litery rozchwiane. Potem po prostu już jak sejsmograf. Kiedy była słynna prowokacja na Chłodnej, kiedy ksiądz Jerzy był w tym mieszkaniu małym na Chłodnej, które tu jest niedaleko i w domu była też, byli agenci Służby Bezpieczeństwa i on wiedział, że za chwilę będzie aresztowany i że naprawdę ta sytuacja nabiera coraz poważniejszych wymiarów, to wtedy zamknął się, jak mówi świadek, na chwilę w łazience i zapisał na skrawku papieru, który tu właśnie widać, taki gryps do proboszcza parafii, księdza Teofila Boguckiego. I tutaj, jak się ma tak mało czasu, a sytuacja jest tak bardzo podbramkowa, to pisze się rzeczy absolutnie najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest, zawsze głosiłem prawdę. To nauczanie księdza Jerzego, które można wydobyć też z tych wszystkich tekstów, ono w sumie zawiązuje się dokładnie wokół tego jednego słowa. Bardzo często. Chyba jest to słowo centralne, prawda. Potem jeszcze pokażę Państwu na ten temat więcej informacji i statystyki. Co jest dalej? Zawsze głosiłem prawdę, poza mszami świętymi za ojczyznę i pracą charytatywną nic innego nie czyniłem. Prowokację przyjmuję jako doświadczenie dane mi przez Boga dla większych owoców mojej pracy patriotyczno-religijnej. Nie chcę, by moja osoba była wykorzystana do wyjścia ludzi na ulicę. Na zeznaniach nic nie powiem, nikogo nie wydam. Proszę o modlitwę, by starczyło mi sił. To jest taki, no może dekalog to złe słowo, ale to jest absolutna synteza tego, co było dla niego ważne. Jeśli się pytamy, co było dla niego ważne, to tu jest to punkt po punkcie napisane. Trzy słowa o źródłach. Dzisiaj mówimy akurat o jego wypowiedziach. No to co to są za wypowiedzi i gdzie one się znajdują? I czy w ogóle mamy do nich dostęp? Być może jest jeszcze coś, do czego nie mamy dostępu. Jakbyśmy chcieli poszukać jego wypowiedzi, to zasadnicze źródła to są takie. Oczywiście to są Przez Ojczyznę, potem Długo, Długo Nic. Jest kilka wywiadów, które mamy i kilka dokumentów, raportów, pism formalnych, które były wysłane najczęściej do Kurii Warszawskiej. Natomiast jeżeli by szukać źródeł bezpośrednich, czyli nie tego, co już publikowano, drukowano, ale no, nagrań matek, można powiedzieć, albo rękopisów, to sprawa jest trochę trudniejsza. Okazało się, że wypowiedzi księdza Jerzego tak naprawdę są dostępne w dwóch podstawowych dużych archiwach i dziś można je tam znaleźć. W archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu księdza Jerzego Popiełuszki, które się mieści w jego dawnym mieszkaniu, przez lata składane dokumenty przez jego przyjaciół, ponieważ po jego śmierci w tym mieszkaniu stworzono Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu i przez osoby świeckie, w większości z asystencją kościelną, on był prowadzony i po prostu jego przyjaciele walczyli o spuściznę po nim. Między innymi to były też rękopisy. Tutaj siedzący na sali pan Adam Nowosad to najlepiej wie, ponieważ ksiądz Jerzyjemu osobiście przekazał rękopisy, żeby te rękopisy ochronił. I pan Adam te rękopisy być może potem jeszcze będzie chwila, żeby o tym powiedzieć. I te rękopisy na prośbę księdza Jerzego zwrócił i jednego kartona nie zdążył zwrócić. I ten karton dopiero został przekazany, kiedy się zaczął proces beatyfikacyjny. Duża liczba rękopisów księdza Jerzego znajduje się dzisiaj w archiwum Archidiecezji Warszawskiej. Jak to się stało? No stało się to tak, że po śmierci księdza Jerzego do jego mieszkania przyszedł ksiądz Andrzej Przekaziński, jego przyjaciel, i przejął bardzo dużą część spuścizny księdza Popiełuszki. Całość albo bardzo dużą część. My nie znamy szczegółów. Na długi czas te dokumenty były jakby, no, nie widziały światła dziennego. Dopiero po długim czasie one właśnie znalazły się w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej. Czy wszystkie, tego nie wiemy. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które zostało też i jest związane z księdzem Przekazińskim, zawiera pewne dokumenty i tam można ciągle pewne rzeczy znaleźć. Na przykład pisząc tą książkę udało się dotrzeć do archiwum Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i udało się dotrzeć do nagrań, które tam są.
nagrań dźwiękowych okazało się, co było wstrząsem, że nagrania te mają niesłychanie dobrą jakość. To znaczy, że tam są kasety matki, a w innych miejscach, bo tych miejsc jest parę, były kopie. Czyli to są zaskoczenia. Są takie archiwa, które jeszcze nie do końca są znane. Pewna liczba dokumentów, tutaj dokładnie 3 dokumenty, są w Instytucie Pamięci Narodowej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu na homilię księdza Popiełuszki chodzili agenci, którzy wszystko nagrywali, potem były one spisywane i szły do ważnych czynników państwowych. I były przekazywane jako we fragmentach, a to do śledztwa, a to do różnego rodzaju akt. Natomiast prawie wszystko z tego, co IBN zarejestrował, było znane, a to z notatek, a to z nagrań. Natomiast 3 wypowiedzi były nieznane nigdzie indziej, są tylko w IPN-ie. To jest nagranie z Głogowca, spisane oczywiście. Jedna drobna notatka z pracy naukowej, z elitarnej szkoły SB. Bardzo ciekawe. Ten dokument się nie zachował, tylko się zachowała ta notatka. I jeszcze jedno ważne nagranie z 11 listopada. 80 bodajże 3 roku. To też tylko SB zarejestrowało. Więc jeśli chodzi o źródła, no to mniej więcej źródła są takie. Tutaj też są nagrania pochodzące z Domu Spotkań z Historią. Tam jest archiwum historii mówionej i okazało się, że jest kilka nagrań, których nigdzie indziej nie ma. Są też nagrania prywatne. Kwerenda źródeł do tej książki trwała prawie rok. Okazała się bardzo skomplikowana. Potem jeszcze powiem 3 słowa o mszach z ojczyzny, bo to jest w ogóle ciekawy temat. Więc no, zbiór 141 wypowiedzi z różnych źródeł. Ważne jest to, że wszystko, co tu jest, poza chyba jednym dokumentem, pochodzi ze źródeł. Czyli nie ma tak, że ktoś już wydał na przykład homilię, więc ja te homilie po prostu tutaj, że tak powiem, skopiowałem. Każdy dokument jest oparty na czytanych rękopisach. Czasem trzeba było długo się zastanawiać nad każdym słowem. I na nagraniach. Każde nagranie zostało przesłuchane i wszystko, co tu jest, to jest aż ciepłe od ludzkiej ręki i od głosu. To wszystko jest czysto tutaj ze źródeł umieszczone. I teraz odnosząc się jeszcze do początku, czyli do tej młodzieży, to ciągle sobie pytanie stawiam też jako badacz tej historii, jakim człowiekiem był ksiądz Jerzy? Jakim był człowiekiem? Bo tych młodych dziś bardziej interesuje człowieczeństwo, siła, która jest w nim, bardziej niż pomnikowe msze z ojczyzny. I badając te wczesne dokumenty, można się tego dowiedzieć. Troszkę przynajmniej, więc 3 słowa o tym. To jest podanie do seminarium, powszechnie znane. Chciałem zwrócić uwagę tylko na jedno, na 2 słowa w tym podaniu. Ono brzmi tak. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Seminarium Metropolitalnego w Warszawie. Prośbę swą motywuję tym, iż chcę zostać księdzem, ponieważ mam zamiłowanie do tego zawodu. Wiadomo, że to brzmi nawet zabawnie i dość lekko. Czasem pytam w muzeum księży, czy by się dziś dostał. Księża mówią, że trzeba było pogłębić motywację, bo jest niejasna. Ale jeśli chodzi o księdza Popiełuszkę i to, co pisał, to jest bardzo charakterystyczne. On w ogóle nie zagłębiał się, tak się zdaje z jego pism, nie zagłębiał się w rozważania filozoficzne, teologiczne, nie filozofował, nie pisał długich rozpraw, co to jest prawda. On po prostu to robił i był niesłychanym pragmatykiem. A jeżeli coś było niepragmatyczne, to po prostu się nad tym nie zastanawiał albo przynajmniej tego nie zapisywał, może tak. Więc to, że mam zamiłowanie do tego zawodu, po tym się kryje niesłychanie wiele. Jak się czyta jego dzienniki, no to widać w tych dziennikach, że on nie wchodzi w żadne głębokie duchowe rozważania. Nie ma tam prawie nic, albo w dziennikach nawet nic, można powiedzieć. O tyle trudne to jest, jak się chce jego i tą myśl poznać, że napotyka się ciągle na to, że to jest wszystko praktyczne. Tam prawie nie ma takich właśnie głębszych rozważań. To jest pułapka, ponieważ on tak naprawdę ewangelizował tym, jaki był i tym, że był dla ludzi. I to wiemy od świadków. Dopiero złożenie opowieści świadków z tymi pismami daje tak naprawdę głębszą, pewne głębsze poznanie rzeczywistości. Więc pułapką jest analizowanie wyłącznie dokumentów. Ale mamy tu dziś dokumenty, więc idziemy dalej. Dochodzimy do tematu wojska. Temat wojska jest bardzo ciekawy, bo on pokazuje pewne zręby w młodym Alku, księdzu Jerzym Popiełuszce, który wchodzi w zderzenie z brutalną rzeczywistością systemu komunistycznego. Jakby go chcieć bardziej zrozumieć, to trzeba zrozumieć jego młodość. No to jest kopia, znaczy to jest skan jego listu z wojska. Tych listów do tej pory znaliśmy bodajże 5.
W tej publikacji jest ich 8. Udało się odnaleźć 3 nowe listy. Po prostu przeszukując systematycznie archiwa, dało się natrafić na coś, co było jeszcze niepublikowane. I ten fragment pochodzi z listu, który właśnie był niepublikowany. Tutaj w tej książce jest po raz pierwszy. Polecam lekturę tego, co jest tutaj boldem wytłuszczone. Jeśli chcemy spojrzeć na księdza Jerzego, który potem był taki odważny podczas przejścia ojczyzny, no to próba tego jest w wojsku. Tu przeczytam. Te wszystkie starcia to zamiast przestraszać, to mnie bawią, a ich teraz będzie coraz więcej. Boję się tylko, żeby do więzienia nie wpakowali, bo pretekst mogą znaleźć, a wtedy byłoby źle, bo gdybym ze 14 miesięcy posiedział, to z seminarium też mogliby wywalić. Jeszcze raz przepraszam za tą bazgraninę i serdecznie pozdrawiam Alek. Urocze jest w jakimś sensie to, jak on się z taką swobodą zwraca do swojego ojca duchownego w seminarium. Nie kłania się bardzo nisko, pisze zwyczajnie. Jak potem zobaczymy jego pismo do arcybiskupa Dąbrowskiego, można wyczuć podobny ton. Już będzie kimś zupełnie innym w sensie społecznym. Tak samo te wszystkie starcia, które go bawią. Sądzę, że go nie bawiły, bo cierpiał, natomiast podchodził do tego z pewną nonszalancją i lekkością. To się nie zmieni do końca. I to też w jego pismach można znaleźć. Więc ten młody chłopak wszedł w inny kontekst, ale wewnętrznie być może był bardzo podobny. I kolejny fragment. To jest fragment listu napisanego do jego ojca. Akurat to wcześniej było znane. To jest jego ojciec prywatny, rodzony. Czemu to pokazuje? Dlatego, że tutaj mówi o cierpieniu. Że w każdym utrapieniu trzeba szukać woli Bożej. Najlepiej w cichej modlitwie, w porzucaniu wszystkiego, co się czyni Bogu. I tak jest, że ksiądz Jerzy, to chyba nie jest tak, że jego życie było życiem cierpienia. On po prostu nie schodził z ciosu, nie schodził z linii ciosu, a jeśli nie schodził, no to doświadczał konsekwencji i przyjmował je. I to tutaj widać. Jako młody chłopak tak robił. Potem to się tylko powtarzało. Tak samo ta cicha modlitwa jest symbolem tego, czego się głośno nie mówi. On to przeżywał wewnętrznie. To jest fascynujący dokument, proszę Państwa. To się udało odnaleźć w archiwum Archidiecezji Warszawskiej. To jest rękopis. On wysłał, już nie do ojca duchownego, ale do rektora seminarium, wysłał sprawozdanie z wykładu, jaki dla kleryków miał, jak to on mówi, były jezuita, dyrektor cyrku. Tak on nie mówi, tam też jest jego nazwisko. On sprawozdaje dokładnie, idąc przykazanie po przykazaniu, bo ten wykład dotyczył 10 przykazań i on po prostu podczas tego wykładu prelegent rozbijał doktrynę katolicką punkt po punkcie. To byli klerycy drugiego roku, byli jeszcze nieprzygotowani. I on spisuje wszystko co do joty i wysyła ten list do rektora seminarium. Oczywiście to było w tajny sposób wysyłane. Tam był taki dom w Bartoszycach, gdzie mieszkała osoba bardzo z klerkami zaprzyjaźniona. Być może tamtą drogą to szło, z pewnością nieoficjalną. Natomiast też ten ostatni wytłuszczony fragment. Myślę, że kiedyś się mogą przydać, znając różne zarzuty, można będzie się przygotować do ich odpierania. To też taka postawa, gdzie on brał odpowiedzialność za Kościół. Jeśli chodzi o wojsko, to była pierwsza próba. I teraz dochodzimy do księdza Jerzego, który jest zwyczajnym kapłanem archidiecezji warszawskiej. I urocze jest to i ważne, bo okazało się, że było ileś rozproszonych drobnych notatek, które można było znaleźć w archiwach. Niepozornych, nieskończonych, pokreślonych, małych, na karteczkach, czasem na takich biletach charakterystycznych. I okazało się, że one są w większości datowane. I wyszło na to, że można je przepisać do konkretnych świąt, do konkretnych rocznic, do konkretnych dat. I dzięki temu poznaliśmy coś, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Czyli jak mówił do ludzi w zwyczajnych momentach, nie? Kiedy to był może nie poniedziałek, bo jest większość niedzielny, choć są też świąteczne. Tu jest ponad 20, chyba blisko 27 zwykłych kazań jego niedzielnych. Byśmy wcześniej tego nie mogli nigdzie odnaleźć, bo tylko msze za ojczyznę były w polu zainteresowania, ewentualnie poszczególne drobne kazania, szczególnie z ostatniego okresu. A tutaj mamy naprawdę możliwość przyjrzenia się temu, co myślał, co mówił do zwykłych ludzi w zwykłym czasie. To jest taki rękopis. To bardzo ważne kazanie, bo to jest, proszę Państwa, 1 listopada Wszystkich Świętych, rok 75.
Największą chorobą dzisiejszych ludzi, ktoś powiedział, jest to, że w nic nie wierzą, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepełniony miłością. To 5 lat, zanim zaangażuje się w Solidarność. Rok 78. Co nam to przypomina? Zwyciężanie zła dobrem. To już wtedy. To było jeszcze zanim Karol Wojtyła został papieżem. Zanim się zaczęła ta wielka historia Solidarności. I tu jasno widać, że my mamy być tymi, którzy innych przed bezsensem w życiu mają ratować. Uczniami Chrystusa. Kolejny krótki fragment zwykłej homilii, rok 79, 7 stycznia. Trudno zapomnieć, że jest się naczelnikiem, dyrektorem i inspektorem, a tak łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, że jest się dzieckiem Bożym, bo za to nie liczą się punkty w ocenie tego świata. Jak szukamy jakiejś informacji o tym, dlaczego był tak odważny, dlaczego tyle ryzykował, to tu jest też odpowiedź, bo punkty tego świata go nie interesowały. Widział od razu coś więcej. Kolejna homilia. To jest ciekawa homilia, proszę Państwa, bo ona pokazuje jedną rzecz. Kojarzymy księdza Jerzego z postacią, która była postacią pomnikową, związaną z ojczyzną, związaną z walką o godność, wolność w społeczeństwie, z patriotyzmem. Natomiast tak naprawdę do sierpnia 80, a i później, słowo ojczyzna się w ogóle u niego nie pojawia. Nie ma patriotyzmu, nie ma ojczyzny, nie ma takich pomnikowych refleksji. Jest refleksja nad zwykłym, żywym człowiekiem. To jest w ogóle inne spojrzenie. I to jest ważny fragment, bo on mówi o tym trudzie i o tym, że każdy z nas, jeśli na poważnie traktuje wiarę, to pójdzie do Jerozolimy, jak Chrystus. I tu dalej te zwykłe homilie, to jest bardzo ciekawy rękopis. To jest rękopis, który wskazuje, który odnaleźliśmy też w jednym z archiwów. Udało się go datować i osadzić w rzeczywistości i wyszło na to, że to kazanie napisane, kiedy on był na wakacjach w Dębkach. To jest taka miejscowość nadmorska, gdzie udało mu się jeździć na wakacje, był tam nie raz i po prostu odpoczywał. I będąc na wakacjach miał homilię. To był sierpień roku 84, gdzie mówi o przebaczeniu. To jest właśnie fragment z tego rękopisu. Kiedy potem widać, jak ludzie skandują na pogrzebie, wracając z pogrzebu, rzućcie pały, przebaczamy, i mówi się, że ksiądz Jerzy nas nauczył przebaczać, to on o tym mówił nie tylko na wielkich mrzach, ale w bardzo małej skali i on to przede wszystkim wciąż robił. Więc tych, już tak sumując te msze zwykłe niedzielne, których jest ponad 20 w tej książce, tych homilii, można naprawdę tam odnaleźć duchowy fundament człowieka, który potem się rozwinął w trudnych czasach. Jeśli chodzi o tą książkę i o to, czego nie wiemy o księdzu Jerzym i czego możemy się z tych dokumentów dowiedzieć, tu jest bardzo ciekawy dokument, a mianowicie ksiądz Jerzy został duszpasterzem służby zdrowia, o tym Państwo wiecie, ale w roku 80. za kardynała Wyszyńskiego jeszcze, przed Solidarnością, dokładnie w maju, był na zdjęciu duszpasterzy służby zdrowia. On był tym duszpasterzem do tego momentu chyba z 1,5 roku, ale był wybitnym duszpasterzem, ponieważ dostał dekret na służbę dla pielęgniarek, natomiast błyskawicznie rozciągnął tą służbę na studentów, profesorów, lekarzy i stworzył duże duszpasterstwo. Nikt tego wcześniej nie zrobił, on 1,5 roku to po prostu zrobił. Więc dekret dano mu post factum, ale też wygłosił referat na zjeździe duszpasterzy służby zdrowia i podczas tego zjazdu mówił o tym, jak widzi duszpasterstwo. Jeżeli znowu chcemy zobaczyć jego jako tego, który odprawia przez ojczyznę, to wcześniej zobaczmy go jako tego, który jest duszpasterzem służby zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że on, jak wynika z tych dokumentów, miał niesłychaną wizję duszpasterską. Był przede wszystkim świetnym logistykiem, patrzył na rzeczywistość szeroko. Jeśli myślał o człowieku, to od razu szukał, jakby mu pomóc od różnych stron. Od strony materialnej, od strony duchowej, jak go umocować w społeczeństwie. On tworzył społeczności. I tutaj to dobrze widać we fragmencie tego referatu.
On, kiedy mówił o pielęgniarkach, które po prostu pod zadaniem duszpasterza była służba pielęgniarką, być może ktoś inny by rekolekcję odprawiał raz do roku, natomiast on po pierwsze stworzył między nimi silne więzi, stworzył małe grupy wśród nich, zabezpieczał je socjalnie, tworzył całe systemy zabezpieczania tych osób, tak? Grupował kolejne środowiska. Już było tak, że po roku jego pracy na rekolekcję przychodziło od kilkuset do tysiąca i więcej osób. Był w tym niewiarygodny. Miał takie postulaty dotyczące właśnie świętości życia. Rozumiał, że ludzie, którzy pracują w szpitalach, głównie pielęgniarki, lekarze, to są ci, którzy być może będą najlepszymi apostołami w dziedzinie świętości życia. Nie? Więc on robił to w sposób wybitny. Można to potem tylko przenieść na mszę za ojczyznę. Do tego właśnie teraz dochodzimy. To jest bardzo ciekawy temat. Mszę za ojczyznę, ponieważ nam się wydawało, że my wszystko o nich wiemy. No, były nagrywane, kopiowane w dziesiątkach, setkach egzemplarzy i tysiącach egzemplarzy w całą Polskę, były puszczane w Radiu Wolna Europa, były spisywane w broszurach, znalazły się w wielu archiwach. Były też wydawane i to, co wydano, wydawało się nam, że jest dokładnie tym, co ksiądz Jerzy powiedział. I teraz się okazało, że nie. Że niedokładnie. Dlatego, że zawsze po mszy za ojczyznę, kiedy było już to nagranie, to ono trafiało w ręce redaktorów. I ci redaktorzy przy wiedzy księdza Jerzego poprawiali dość konsekwentnie. Tutaj widzimy akurat, i ja przyznam szczerze, pracując nad tą książką, każde nagranie dokładnie przesłuchałem i okazało się, że ono się nie równa temu, co było do tej pory wydawane. I tu widzimy na czerwono to, co się nie ukazało, a na czarno to, co się ukazało. Na czym polega korekta? Tutaj nie ma jeszcze jednego elementu, czyli to, co dodano, drobne rzeczy. To dodano z troską. To nie była cenzura, poprawiono głównie styl. O czym to mówi? To jest ciekawe. To mówi o tym, że ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił czasem niegramatycznie. Posługiwał się polszczyzną dobrze, ale niewybitnie. Robił dużo błędów. Gramatycznie, jakby często. Oczywiście w mowie to jest inaczej niż w piśmie. On czytał swoje kazania z małych karteczek. I teraz tutaj ten dokument, no to właśnie pokazuje mniej więcej, jakie były zmiany. Największe zmiany oczywiście były w początku mszy i na końcu, kiedy było zaproszenie do modlitwy i potem, kiedy były ogłoszenia i jakby podsumowanie. Ale w samej treści homilii z mszy za ojczyznę również było dużo poprawek. Czyli te homilie były prostsze. On mówił prostszym językiem. Był zwyczajniejszy, niż nam się wydaje. Mszę za ojczyznę, homilie z tych mszy w tej książce, one wszystkie zostały, ich tekst jest oparty o nagrania, czyli z wiernym powtórzeniem tego, co on do nas powiedział. Jeżeli był rękopis i między nagraniem a rękopisem była różnica, to w tym tekście jest dokładnie zaznaczone. Czym się różni rękopis od wypowiedzi? Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ponieważ ksiądz Jerzy od razu miał intencję, żeby homilie z tych mszy wraz z wierszami, z całym opisem, były przekazane papieżowi. I to było od początku, w zasadzie, od pierwszych mszy. I taki komplet zebranych dokumentów, opracowanych dobrze, z poprawionym stylem, był przygotowany do przekazania papieżowi. To jest zapis mszy z ojczyzny od roku 82 do czerwca 83, czyli do przyjazdu papieża. I ten dokument został przekazany papieżowi przez pana Wojciecha Bąkowskiego, który potem udał się do Rzymu i to papieżowi zawiózł. Więc tak naprawdę ten zredakowany tekst, który stał się podstawą wszystkich późniejszych wydawnictw, to my ten tekst znamy, a nie homilie wygłaszane przez niego. Więc jeszcze raz w tej książce znajdziemy tak naprawdę to, co powiedział dokładnie. Tak wygląda rękopis kazania ze mszy z ojczyzny. Też jak ksiądz Jerzy pisał te swoje homilie? No pisał tak, jak wydaje się, że wpierw pisał szkic i przepisywał z kartki na kartkę. Szkic, potem była pierwsza wersja z poprawkami, potem była druga wersja, była mniej poprawek, a potem była trzecia wersja, gdzie już trzecia czy czwarta czy któraś, gdzie poprawek nie było. I z tych kartek, takich jak tutaj, on to czytał, nie z maszynopisów. Więc zakładanie, że nie on pisał swoje homilie, jest absolutnym błędem. To widać, że on to pisał. I na przykład jest tak, że mamy dwie albo trzy wersje, jak one się, że tak powiem, jak one osiągały swoją pełnię te homilie. Więc no nie ma możliwości, żeby ktoś to pisał. Ciekawą rzeczą, którą w tej książce można znaleźć, są wywiady.
Tych wywiadów trochę znaliśmy. Doszły dwa bardzo ważne wywiady. Jeden w ogóle bezcenny, dlatego że jeden z tych wywiadów to jest jedyna rejestracja swobodnej, jaką znamy chyba na razie, swobodnej rozmowy dłuższej, jaką ksiądz Jerzy prowadził. Przyjechali do niego dziennikarze z Belgii. Jeden był Polakiem pracującym w Belgii, a drugi był po prostu Belgiem. I spotkali się na plebanii i długo rozmawiali. To jest koło godziny nagrania albo więcej. To jest swobodna, luźna, lekka, często rozmowa, z której potem powstał materiał dziennikarski, radiowy i prasowy, ale zapis tej rozmowy cudownie się po prostu jakoś zachował. I mamy ten zapis. Udało się go całego w dużych trudach spisać i wszystko to, co tam jest powiedziane, w tej książce też się znalazło. Zostało to przedrukowane. Na Państwem się zaostrzały bardzo, ponieważ Państwo ma duże problemy z innymi. Je ne pense pas que les rapports entre l'Église et l'État vont s'envenimer parce que l'État a vraiment d'autres chats à fouetter, d'autres problèmes beaucoup plus difficiles. Et frapper l'Église. Dans notre situation actuelle, c'est frapper la nation et donc provoquer des réactions. Ja wiem, że to jest niewyraźne, ale Państwo teraz może zrozumią trud, jakim było przepisanie tego i odcyfrowanie tej wypowiedzi. Tutaj mamy tego zapis. MR to jest dziennikarz i odpowiada, to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. I to jest na przykład przeciekawe. Gdyby ksiądz mógł powiedzieć trochę więcej szczegółów na temat tego właśnie szkolenia robotników. No nie, tutaj zastrzegam. Ksiądz o tym nie chce mówić. Że ogólnie w wielu kościołach na terenie Polski organizuje się szkolenia z inicjatywą Robotnicy Weszli. Ale szczegółów raczej nie. To jest bardzo ciekawe dalej. Stosunki między Kościołem a państwem. Ksiądz Jerzy miał taką wizję. To tutaj widać. Tu też jeszcze jeden ważny fragment. Miał taką wizję, że Kościół powinien jakoś, że państwo jakoś powinno z Kościołem współpracować. Oni się nigdy nie zgodzą i to trzeba zaakceptować, ale jakaś współpraca powinna być. Jest jak jest. To nie jest walka na śmierć i życie. My po prostu żyjemy w tej rzeczywistości. Na ile możemy, to działajmy. My róbmy swoje. A oni robią, co uważają, tak? To była taka wizja. I to z tego wywiadu wynika. To jest trochę rewolucyjne. Jest też ten piękny fragment tu na początku. Nie wiem nawet skąd tyle sił. Przecież ja jestem chory. Kłopoty ze zdrowiem, ale nigdy tak nie czułem się dobrze jak w ostatnie 2 lata. Te 3 lata pokazały mi, że czuję się w pełni, że spełniam się właściwie, że spełniam właściwie misję kapłana. Tutaj to jest właśnie dalej jest ten fragment. Kościół, ideologia katolicka, chrześcijańska z ideologią marksistowską muszą się po prostu tolerować, ale nie będą szły w zgodzie, bo są przeciwne w założeniach. W założeniu Kościoła jest podniesienie autorytetu Kościoła i szerzenie ideologii chrześcijańskiej. W założeniu marksizmu jest niszczenie Kościoła i niszczenie wiary w Boga. Przeciekawy jest ten wywiad. On jest długą formą. Ma chyba z 8 stron, z tego co pamiętam. Kolejny ważny wywiad przeprowadzony przez panią Lidię Ostałowską, dotyczący mszy z ojczyzny głównie, również nigdy wcześniej nie publikowany. To jest ciekawe. Czy do tej mszy można odnieść świeckie słowo terapia? Pyta Lidia Ostałowska. Ksiądz Jerzy mówi. Zadaniem Kościoła jest podtrzymać w ludziach nadzieję, bo kiedy jej zabraknie, nic już nie pozostanie. My z tego zadania nie możemy zrezygnować, nawet gdybyśmy mieli podzielić los tych, za których się modlimy. Ja chcę podkreślić, że nie zdarzyło się ani razu, by ludzie manifestowali swój gniew czy agresję po wyjściu z Kościoła. Msza nasza działa uśmierzająco na nastroje społeczne i władze, gdyby były mądre, zamiast szykanować nas i aktorów, powinny być nam wdzięczne za rozładowywanie napięć, za ukazywanie wiernym głębszego sensu ich cierpienia. Ksiądz Jerzy tak to widział. On nie szedł na barykady, jak się zwykło być może czasem twierdzić, że poszedł na barykady i zginął. Nie, on miał wizję organicznej pracy, bo takim bardziej można być pozytywistą, to trochę zmienia jego wyobrażenie. To jest, proszę Państwa, arcyciekawy dokument. Wcześniej publikowany we fragmencie, natomiast tutaj w całości. Był taki moment przed wyborami do samorządów w roku 1984 w czerwcu, kiedy państwo chciało się legitymizować. Te wybory miały sprawić, że cofnie się sankcje, że wszystko już będzie dobrze.
że nas świat zachodni zaakceptuje i wtedy już przestanie się, że tak powiem, zrzymać na władzę komunistyczną w Polsce. I władze naciskały bardzo na Kościół, żeby Kościół poparł te wybory. Kościół się dystansował, ale wszyscy patrzyli na księdza Popiełuszkę. Co on zrobi? Bo on wtedy był no, chyba najważniejszą postacią w Polsce, jeśli chodzi o wolny głos Kościoła. Więc on zrobił to w taki sposób, że przed tymi wyborami, kiedy były te wybory, zacytował orędzie biskupów dotyczące wyborów z roku 1946. Wybór został z tego po mistrzowsku, bo to orędzie było dość ostre, było to orędzie Kościoła, w związku z tym nikt się do niego nie mógł przyczepić. Natomiast na Radzie w Komisji Państwo Kościół negocjowano, co tu zrobić, jak tę sytuację opanować i wywierano presję na Kościół, żeby on się odżegnał od księdza Popiełuszki. I arcybiskup Dąbrowski pod tą presją, zgodziwszy się na warunki komunistów, udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, gdzie powiedział, że zdanie księdza Popiełuszki jest jego prywatnym zdaniem, a nie jest zdaniem Kościoła. I ksiądz Jerzy po tym dokładnie dokumencie wysmażył, można powiedzieć, ten oto powyżej dokument, który jest bardzo poruszający i bardzo mocny. Jego ton, jak sobie przypomnimy, jak pisał wcześniej do ojca duchownego seminarium i zobaczymy ten ton, to naprawdę arcybiskup Dąbrowski, sekretarz konferencji Episkopatu Polski, musiał no, być mocno zdenerwowany. To jest takie pismo, w którym on prosi o to, o wyjaśnienie stanowiska, jakie sekretariat Episkopatu zajął w sprawie księdza Jerzego, wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej. Moje poglądy, mówi ksiądz Jerzy, kazania wygłaszane w świątyni nigdy nie były wygłaszane jako moje osobiste, ale jako nauka społeczna Kościoła i wyjaśnianie Ewangelii Chrystusowej. Gdyby tak nie było, pozostawałbym niewątpliwie w karach kościelnych, a przynajmniej byłbym surowo napiętnowany przez władze kościelne. Czyżby wypowiedzi Ojca Świętego i zmarłego prymasa tysiąclecia, na których w dużej mierze się opieram, przygotowując się kazania, były moimi własnymi poglądami? Nie wiemy, żeby oficjalnie na to pismo odpowiedziano. Nie dziwię się, szczerze mówiąc, chociaż być może w archiwach jeszcze jest taka odpowiedź. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem teraz. Teraz jeszcze trzy słowa. Już lekko sumując tę historię, bo to bardzo skrótowo przedstawiam, nauczanie księdza Jerzego Popiełuszki. Bo mamy pokaźne zbiory cytatów na każdą okazję, przy każdej większej rocznicy one się pojawiają. Zło dobrem zwyciężaj, też ten cytat, że ludzie zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią, nie walcz przemocą. Natomiast czy to nam się układa w jakiś wzór? I teraz to, co Państwu przedstawię, nie jest analizą specjalisty, tylko analizą tworzoną doraźnie po lekturze bardzo wielu dokumentów, która służy głównie pracy z młodzieżą. Jeszcze zanim to jeszcze słowa o systematyce. Ksiądz Popiełuszko w pewnym momencie zaczął podróżować po Polsce i swoje homilie wygłaszał w innych miejscach, nie tylko w Warszawie. Ta Warszawa zawsze była najważniejsza, ale był w Bytomiu, był w Bydgoszczy, wybierał się do Stalowej Woli, był w Mistrzejowicach, był w Gdańsku dwa razy, był w Głogowcu, były też inne miejsca. I tam głosił homilię. Natomiast, jak to też na początku padło, nie był raczej intelektualistą skłonnym do wielu konstrukcji jakichś teologiczno-filozoficznych. Być może przygotowanie homilii na tę mszę było dla niego zbyt dużym trudem. Raz w miesiącu pisał dużą homilię, może to wystarczy. Kiedy jeździł w te miejsca, to w zasadzie prawie zawsze powtarzał to, co mówił wcześniej. Albo tworzył z tego kompilację. To się często zdarzało. Więc zadziwieniem ja, słysząc czy też czytając homilię z Mistrzejowic, widzę, że on mówi to samo, co mówił w Warszawie, tylko w innym miesiącu. Albo w Gdańsku mówi to samo, tylko łączy, powtarza. Czy to jest wtórne? Może tak, ale jaka z tego cenna nauka płynie? Jak się czyta po kolei te homilie, jak się idzie krok po kroku, aż do ostatnich wypowiedzi, to widać, że on powtarza najcenniejsze dla siebie fragmenty. Że tworzy pewne konstrukcje, do których się stale odwołuje, do pewnych pojęć. I stąd można wyciągnąć wnioski, co dla niego było najważniejsze. Słynne różańcowe rozważania w Bydgoszczy, które zamknęły w zasadzie jego całą spuściznę, nazywane z mojego testamentem, to te
Rozważania różańcowe są syntezą syntez tego, co mówił przez całe swoje życie kapłańskie, można powiedzieć. To jest synteza. To on jest o tym na myśli. Przede wszystkim jest to synteza tego, co powiedział 11 dni wcześniej w Bytomiu, bo tam jest najpełniejszy wykład, a Bydgoszcz jest skrótem. I tu mamy właśnie to, co powiedział w Bytomiu, ale w tym wszystkim ważna jest tutaj jedna rzecz. Mówimy o tym, że najważniejszym przesłaniem księdza Jerzego Popiełuszki są słowa zło dobrem zwyciężeń. Jak się zapyta, co powiedział najważniejszego w życiu, czy z czym nam się kojarzy jego nauczanie, to są słowa zło dobrem zwyciężeń. I teraz pytanie pada takie, podczas której czy ilu mszy za ojczyznę, najważniejszych dla niego, jak się mówi, on to powiedział. No właśnie podczas żadnej tego nie powiedział. Wychodzi trochę na to, jak się to analizuje, to nauczanie, co też tutaj można w tej książce wyczytać, że ta myśl rosła w nim bardzo długo, przez bardzo dramatyczne wydarzenia i że on to mówi w sposób pełny dopiero przed samą śmiercią. Pierwszy raz w Bytomiu. Właśnie, dlatego ten fragment. Ale skąd on to zaczerpnął? Mówi się święty Paweł. I tak, i nie, ponieważ on nawiązywał wprost do Jana Pawła II, który to wypowiadał kilkukrotnie, a w sposób najbardziej dramatyczny. Mówił to w Niepokalanowie, kiedy był w roku 82, trzecim, w kontekście Maksymiliana Kolbe, czyli mówił o zwyciężaniu zła dobrem w kontekście Maksymiliana Kolbe i ksiądz Jerzy Popiełuszko dokładnie ten moment i ten fragment powtarza. Czyli to jest to walka o godność, walka o życie, walka dobra ze złem, ale w niesłychanie dramatycznym kontekście, bardzo współczesnym dla niego. I to jest właściwy kontekst tej wypowiedzi. Jak się czyta jego wszystkie wypowiedzi w pewien statystyczny sposób, to jakich słów używał najczęściej i co było dla niego najważniejsze? No wychodzi na to, że najczęściej mówi o ludziach. Ludzie, człowiek, człowieczeństwo. To najczęściej się powtarza, a zaraz za tym jest Bóg. To jest prawie równowaga. Dalej świętość, ojczyzna, znowu człowiek, prawda, naród, życie, Chrystus, prawda, wolność. To są takie bardzo, to jest taka konkretna struktura, która się powtarza w jego wypowiedziach. Mamy człowieka, Boga i najwyższe wartości. Jeszcze o Bytomiu. Jeżeli mówimy o Bytomiu, to jak mówiłem, że to jest synteza syntez. Niech Państwo zobaczą, skąd czerpał, z jakich źródeł, kiedy tworzył ten pomnikowy dla siebie tekst, który właśnie był tak już syntetyczny dla jego całego nauczania. Z tych wszystkich źródeł. I to są obszerne fragmenty. 6 nawiązań, 3 do kardynała Wyszyńskiego, a 3 do papieża. Ten schemat jest bardzo ważny. Właśnie pracując z młodzieżą, starałem się gdzieś to całe nauczanie w bardzo wielu fragmentach i cytatach prześwietlić, żeby wydobyć z niego pewien rodzaj myśli. Słowo męstwo pojawia się niesłychanie często, tak samo często jak lęk. I teraz, myśląc o człowieku w wymiarze społecznym i w wymiarze indywidualnym, no to zaczynamy od godności. Każdy człowiek ma godność. To jest fundament fundamentów. I każdy człowiek ma sumienie. I zaraz za tym jest niesłychanie ważna rzecz, którą można pominąć. To jest taki operator, męstwo i lęk. Stajemy przed pewnym wyzwaniem i możemy albo ulec lękowi i pójść dolną ścieżką, albo zastosować męstwo i pójść górną ścieżką, bo my wiemy, co jest dobre najczęściej. Tylko ulegamy, czy nie. I ksiądz Jerzy niesłychanie często mówi o męstwie, wskazując na dramatyzm wyboru. Jeżeli idziemy w męstwo, to mówimy prawdę i żyjemy prawdą. Jak idziemy w lęk, to idziemy w kłamstwo. Idziemy w kłamstwo, wpadamy w zniewolenie i stajemy się częścią systemu zła. Tracimy tożsamość, osobowość, znikamy. Jak idziemy w prawdę, otrzymujemy wolność, istniejemy, jesteśmy zdolni do solidarności. I teraz myśląc o księdzu Jerzym i o tym, jak żył, to się bardzo, bardzo, bardzo sprawdza. Można powiedzieć, że był człowiekiem, który nieustannie wychodził w dramatyzm poszczególnych dni, wydarzeń, sytuacji i ciągle operował tym. Pewnie czuł lęk, ale dzięki męstwu
szedł w stronę prawdy. I dzisiaj ci młodzi, którzy o nim opowiadają i też się o nim uczą, oni głównie na to zwracają uwagę. I teraz zobaczmy taki ważny tekst. Październik roku 82. Czy nam się to nie wyjaśni właśnie na tym schemacie? Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Tutaj mamy ten lęk. Jeżeli go przezwyciężymy, to osiągamy wolność. Lęk rodzi się zawsze z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumienie, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie, to wcześniej się pojawiało, lub utratę czegoś w imię wyższych wartości. Tutaj warto to zobaczyć. Cierpienie to jest też cena, bo męstwo, jak idąc za męstwem wybieramy prawdę, to płacimy cenę. Zawsze. Jak on mówi, jeżeli prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem, ale jeżeli wybieramy przez męstwo prawdę i płacimy cenę, to osiągamy miłość. Następny tekst. Msza z ojczyzny. Prawda łączy się zawsze z miłością, a miłość kosztuje. Miłość prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem. Żyć w prawdzie to być w zgodzie ze swoim sumieniem. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. Prawda ludzi jednoczy i zespala. Idąc drogą prawdy, przez wolność wchodzimy w solidarność. Następny tekst. Tu znowu jest o męstwie. Podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdobywaniu prawdy, a tym samym ku likwidowaniu zła, którym jest kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się należy tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników siłowego spokoju. Bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa. Chrześcijanin sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. I w zasadzie w tych trzech tekstach, oczywiście poszerzonych o całe nauczanie, można tą księdza Jerzego naukę zamknąć, która przez prawdę i wolność prowadzi do solidarności i posiada wysoką cenę. I to jest nauka dla współczesności. Na koniec jeszcze chciałbym pokazać te słowa, które Państwo świetnie znają, bo teraz mówimy o nauczaniu. To jest ostatnie zdanie, to jest bardzo ciekawe, ostatnie zdanie, które ksiądz Jerzy wypowiedział publiczne z Bydgoszczy. Już za 2 godziny był w rękach oprawców. Ja tak rozpisałem to, żeby nad każdym wersem się osobno zastanowić. Jak się czyta te rozważania z Bydgoszczy, do tego jeszcze przejdę, oczywiście one są w tej książce, jak wszystkie inne teksty, to jak mówiłem, to jest syntez i w sumie kompilacja innych wypowiedzi, poza tym zdaniem. Ono jest jakby sformułowane na nowo. Padają elementy tego zdania czasem w modlitwach po homilii, powszechnych, ale w tekście to się pojawia chyba pierwszy raz. Jeszcze raz wracam do pracy z młodzieżą, czyli z osobami, które nie pamiętają tych czasów. Zaczynamy. Módlmy się. Czyli fundamentem jest relacja z Bogiem. Jak się modlimy, no to jesteśmy. Byśmy byli. Jesteśmy wolni. Modlitwa, obecność i wolność. Od czego? Od lęku. Lęk jest wewnętrzny. Jak po muzeum się oprowadza grupy, szczególnie właśnie młodzież, i stajemy w tym miejscu, gdzie jest ostatnie zdjęcie księdza Jerzego z Bydgoszczy, no to zadaję pytanie, czy jest ktoś, kto się niczego nie boi, kto się nie lęka, niech podniesie rękę. Oczywiście nikt nie podniesie, ja bym sam nigdy nie podniósł, bo to dotyczy wszystkich. I ksiądz Jerzy, to wiadomo, też się bał. O tym mówią i świadkowie, i też choćby dokumenty medyczne. Bał się tak, jak jeden z dokumentów mówi, że nawet brał leki przeciwlękowe. Tak na to wynika, ale nie ulegał strachowi. Czyli lęk jest wewnętrzny, zastraszenie jest zewnętrzne. Na przykład hejt, dziś to się o tym mówi często. Można być od tego wolnym przez relację z Bogiem, ale przede wszystkim od żądzy,
możemy być wolni. Żądze są przeróżne, każde czasy mają swoje żądze. Jest też żądza odwetu i żądza przemocy. Czyli też to jest nauka księdza Jerzego Popiełuszki, przez jego życie udowodniona, no bo to, co zrobił, to udowodnił, że można tak, że można osiągnąć wolność od lęku i od żądzy. To, co nas niszczy i spycha nas z naszej prostej drogi. I ja przyznam szczerze, że ta książka to była praca nad tekstami, żmudna, systematyczna analiza, wertowanie dokumentów, spisywanie słowa po słowie. Czasem, jak nie mogłem odczytać jakichś słów z rękopisów, to zostawiłem na jeden dzień albo na dwa i potem się okazało, że lepiej się czyta. Spisywanie wszystkiego z nagrań. Praca archiwistyczna, natomiast refleksja jest niesłychanie mocna i bardzo współczesna. Jestem przekonany, że to jest myśl na nasze czasy, że trzeba ją błyskawicznie się za nią brać i ją przekładać na społeczeństwo dziś, bo dziś jesteśmy w potwornym chaosie, mamy inne problemy, ale duże. I ta myśl i to doświadczenie jest na dziś bardzo potrzebne. I wracam jeszcze raz do tego zdjęcia młodzieży, które było na początku, że oni udowadniają, że to jest myśl absolutnie uniwersalna i ważna dziś i w każdych czasach. No i to jest ten podstawowy przekaz, który chciałem Państwu dzisiaj tutaj przekazać. Jeśli są jakieś pytania dotyczące księdza Jerzego, jego historii, czy też tej książki, to chętnie, jeśli tylko wiem, to odpowiem. Nie wszystko, to każdy sobie to pytanie zadaje. A może jak pan Adam Nowosad już się odezwał, to Adamie, byś o dokumentach powiedział. No tak, tak to bywa z naszym drogim Pawłem, że lubi z tak zwanego nienacka zadziałać, ale dobrze, może jakoś sobie poradzimy z tym, że Pawle, rzecz pierwsza, chciałbym powiedzieć również coś o książce. Zaczynałeś dzisiaj spotkanie z nami na kolanach, tutaj przed tym laptopem i tak trzeba mówić o księdzu Jerzym, wierzcie mi, to taka ważna sprawa. Książka fantastyczna, fenomenalna. Zróbcie wszystko, żeby ją mieć i żeby ją przeczytać. Ja sobie z tym nie radzę. Obiecałem sobie, że to będzie lektura na moje ostatnie lata życia i co jakiś czas do niej sięgam. I za każdym razem odkrywam coś nowego, niezwykłego. Jakie jest znaczenie i wartość tego dzieła? No Paweł zrobił coś wyjątkowego. Mamy na rynku mnóstwo różnych publikacji, różnych bardzo uczonych, mądrych, bo nauczonych różnych rzeczy o księdzu Jerzym, ale w nich znajdziemy mnóstwo błędów, mnóstwo przekłamań, jakichś dziwnych historii, zresztą nawet i w tym miejscu bywają opowiadane różne dziwne historie. W każdym razie, kiedy sięgniecie tę książkę, znajdziecie tam wyłącznie księdza Jerzego. No i jego robotnika, prawda, skromnego jak zawsze, pana Pawła Kęski. Ksiądz Jerzy, jeśli zaczniemy czytać tę książkę, będziemy obserwować po kolei, jak wzrastał do świętości. Na czym ta świętość polegała, jak ona w końcu się objawiła, no, oczywiście wiemy, koroną męczeńską, ale jak do tego doszło, jak ksiądz Jerzy wzrastał przez lata, no to mamy właśnie w tej książce. Dlatego mówię, że każdy z ludzi, którzy będą chcieli kiedykolwiek, cokolwiek o księdzu mówić, muszą do tej książki zajrzeć, zanim zaczną przepisywać te wszystkie historie z Wikipedii, których jest takie mnóstwo bzdur, że nawet nie ma sensu tego powtarzać. Historia, o której wspomniał Paweł, dokumenty księdza Jerzego. Tak, niezwykle to ważna rzecz i warto, żebyśmy wszyscy to usłyszeli, żeby to wybrzmiało. Otóż, kiedy po tych sławnych aresztowaniach i rewizjach tutaj w tym mieszkaniu na Chłodnej, notabene być może wiecie, kupionej przez ciocię Kalinowską, no bo już jak ksiądz Jerzy nie miał się gdzie podziać po rozstaniu w świętej Annie, no to zafundowała mu takie mieszkanko, żeby miał gdzie się schronić. To kiedy groziła mu następna rewizja i następne aresztowanie, obawiał się tego, że wejdą nawet do jego mieszkania u Stanisława Kostki. Więc poprosił mnie, żebym przechował mu jego archiwum. Rzeczywiście było tego sporo. Spakowaliśmy to w 9 dużych, dosyć dużych pudeł. Tu jedno takie stoi, ale jeszcze większe tamte były, mniej więcej pół metra na 40 na 30, a więc dosyć obszerny zbiór.
i poprosił, żebym to zakonspirował. Schował w różnych miejscach, a jedną rzecz polecił mi schować tak, żebym sam nie wiedział, gdzie ona jest, czyli trzeba było zorganizować wianuszek ludzi. To jest o tyle ważne, że kiedy już zwrócił się do mnie z prośbą o zwrócenie tego zbioru, no nie dotarłem do tej ostatniej, ona odnalazła się tydzień po śmierci księdza Jerzego. Ocalała, ale też częściowo. Przepadły natomiast te wszystkie 8 pudeł, które wcześniej przyniosłem, z tego co mówił Paweł, jak słyszymy, jakoś zaopiekował się tym ksiądz Przekaziński, być może gdzieś to jeszcze we fragmentach jest przechowywane. Ale to ostatnie pudło, ono było po brzegi wypełnione. Ja przekazałem je na wezwanie, oczywiście po tym jak do mnie trafiło, zgłosiłem się do księdza Boguckiego z pytaniem, co dalej. Mówi, słuchaj, to jeszcze bardziej je schowaj. I rzeczywiście czekało jeszcze wiele lat, kiedy na wezwanie procesu beatyfikacyjnego trzeba było przekazać wszystko, co się ma Kościołowi. Tak zrobiłem. Przekazałem to na ręce księdza w kurii warszawskiej, Kalwarczyka, za stosownym poświadczeniem. Było to spore pudło, a dzisiaj ze zdumieniem odnajduję w archiwum księdza Jerzego, tam właśnie w jego mieszkaniu, niewielki plik, taki pliczek rękopisów. One też są bardzo ważne, niezwykle cenne i niezwykle ważne. Myślę, że przydały się w procesie beatyfikacyjnym, ale znów pytanie, gdzie reszta? Otóż po śmierci księdza Jerzego w jego mieszkaniu przybywało całe mnóstwo różnych osób, bardzo dziwnych czasami. No i chyba będziemy się zastanawiali, czy ktoś jeszcze sobie czegoś nie przywłaszczył. Warto by było wszystko to zebrać, bo z tego, co ja widziałem, a nie byłem jedyną osobą, która dokonała kwerendy, bo zaprosiłem takie szacowne grono ludzi do siebie do domu, gdzie w końcu to pudełko do mnie trafiło. Była tam siostra Jana Płaska, już nieżyjąca, żyjąca jeszcze pani Kasia Soborak, kilka jeszcze innych osób. Dokonaliśmy takiej kwerendy i wszyscy doszliśmy do zgodnego wniosku, że są to zbiory niezwykle cenne, które wręcz świadczą o świętości księdza Jerzego. Kuria obawiała się, że w tym zbiorze może być coś, co może przeszkodzić procesowi beatyfikacyjnemu, więc poproszono mnie o przekazanie całości, a ja zrobiłem kserokopię tego i też przekazałem kurialistom, kurii. Nadziei, że to się uda, bo poprosiłem księdza Kalwarczyka, żeby skorygował wszystko, że jeśli nie ma tam niczego, co może zaszkodzić, to ja bardzo proszę, żeby do mnie wróciły kserokopie, ponieważ chciałem to wydać w formie książki, żeby to rozprowadzać między ludzi za darmo, tak najzwyczajniej, nie na żadnych dziełach, prawda, które coś kosztują. No niestety nie dotarły również do mnie kserokopie. Nie żyje już ksiądz Kalwarczyk, nie dowiemy się pewnie nigdy, jak to tam dalej było. Wokół tych spraw jest mnóstwo zakłamań, ale to, co jest jeszcze związane z tymi dokumentami, co warto, żeby powiedzieć, ja zapytałem księdza, jak to możliwe, to było tak mniej więcej 2 tygodnie przed jego śmiercią, jak to możliwe, że teraz ksiądz chce to z powrotem, prawda, przecież jeszcze jest bardzo niebezpiecznie. Otóż powiedział mi, że ma pełną gwarancję bezpieczeństwa ze strony państwa i episkopatu. Czyli te dwie strony porozumiały się w jego sprawie i gwarantowały mu bezpieczeństwo do czasu wyjazdu do Rzymu. I powiedział mi wprost, wyjeżdżam do Rzymu, tak. A dzisiaj co słyszymy? Nieprawda. Film nawet powstał, gdzie ksiądz prymas, niech w pokoju odpoczywa, mówi, że to był taki wolny wybór księdza Jerzego, że chciał zostać z robotnikami. Otóż nie, był posłusznym i do końca pozostał posłusznym dzieckiem Kościoła i właśnie do tego Rzymu jechał. I dlatego poprosił mnie o zwrot tych dokumentów. Trudno o lepszego świadka. Są jeszcze inni, bo też i Wojtek Bąkowski, który został zobowiązany do opieki nad jego mieszkaniem, i Waldek, któremu sprzedał, Rostowski, któremu sprzedał samochód przed wyjazdem. To wszystko świadczy o tym, że ksiądz się szykował do tego wyjazdu i co
Ważniejsze, był przekonany, że jest bezpieczny, rzeczywiście nic mu nie grozi. Stąd te historie, które tam się dzieją po drodze, kiedy to trzeba, nakazał zatrzymanie się przed milicjantem, bo zdumiony był, że no, chcą mnie zatrzymać, widocznie prędkość przekroczyliśmy. Ale te rzeczy oczywiście są jeszcze gdzieś tam w jakichś wielkich tajemnicach, trwa śledztwo, niech ono sobie tam trwa, może kiedyś się czegoś dowiemy. W każdym razie ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że wyjeżdżał, czuł się dobrze, czuł się bezpiecznie. Słuchajcie, miało nas jechać z księdzem Jerzym chyba 8 osób. Wszyscy po kolei zostaliśmy w jakiś sposób wyeliminowani z tej wspólnej wyprawy. To nie znaczy, że ksiądz się wybierał z jakąś ochroną, bo nigdy nie miał własnej ochrony, podobnie jak nigdy nie miał własnego kierowcy. Ale eliminowano nas na różne sposoby. Ja dostałem telefon od księdza w dniu 18 października, że nie ma dla mnie miejsca, bo jadą dwie bardzo ważne osobistości. Nie przejmuj się, kiedyś jeszcze pojedziemy razem. Okazało się, że te ważne osobistości nie przyszły na spotkanie. No dobrze, ksiądz pojechał sam, dalszą część historii znamy. Z tego, o co mnie poproszono, warto, żebyśmy zapamiętali, że wyjeżdżał na pewno, szykował się do wyjazdu, miało mu nic nie grozić, stało się jak się stało. Jeszcze, Pawle drogi, chcę ci podziękować, bo tak lubisz mnie na głębokie wody wrzucać. Otóż wysłał mnie do Częstochowy w sobotę. Udało się, byłem w tej Częstochowie. Rzecz niezwykła, przyszło mi przemówić od ołtarza częstochowskiego do chyba 500 ludzi, pielgrzymi z Warszawy, ale nie tylko. No i cóż, i tam też trzeba było powiedzieć o paru rzeczach, o których o księdzu się rzadko mówi. Bo tak jak mówię, są piękne opracowania, naukowe prace, wszystko ładnie, tylko one są budowane na dokumentach różnych, również tych ubeckich. No, ludzie ciągle wierzą, że ubecy pisali prawdę. Ja to neguję. Prawdę pisał ksiądz Jerzy i ona jest właśnie w tych książkach. I to, że Paweł się pochylił nad tym, a niekoniecznie nad ubeckimi kartotekami, to jest wielka zasługa tego naprawdę dzielnego pracownika księdza Jerzego. To może tak tyle. Jeśli cokolwiek więcej, to zawsze możemy się spotkać w muzeum. Tam można coś jeszcze o księdzu opowiedzieć. No i pewnie chętnie przy jakichś innych okazjach, ale jeśli one oczywiście będą, to ode mnie może tyle. Jeszcze słowo o archiwach, bo to jest ciekawa sprawa. Jak się patrzy na księdza Jerzego Popiełuszkę i też na to, jak go nachodzono i inwigilowano, to jedną z głównych trosk tych agentów czwartego departamentu było rozbicie jego środowiska i przyjęcie jego archiwum. I to a propos dokumentów SB, też się pochylam nisko nad tymi dokumentami, ich bardzo dużo przeczytałem. Natomiast i trochę tak, jakby trochę z tego wynika. Do księdza Jerzego środowiska prowadzono bardzo ważnego TW, pewnie było ich więcej, ale wiemy tak naprawdę tylko trzech. I z czego dwóch ma znaczenie. O większej liczbie nie wiemy, a z pewnością byli. Jeden z nich, Tadeusz Stachnik, pseudonim Tarcza, potem Mierz, bo to się zmieniło. Wszedł do księdza Jerzego środowiska, być może dlatego, że miał virtuti militari, było łatwiej mu zaufać i po prostu został wpuszczony. I on w swoich raportach, a napisał ich ponad 90 dotyczących księdza Popiełuszki, on wskazuje, jak przechodzi od osoby do osoby. Ksiądz Jerzy był związany z takim periodykiem Słowo Podziemne. Nawet były plany, żeby jego homilie były wydawane tam systematycznie. I Tadeusz Stachnik wchodzi do kolejnych osób, które poznaje, bywa u nich w domu, poznaje adresy, różne tajemnice i historie i potem denuncjuje. I widać po kolei, jak w tych wszystkich mieszkaniach są kotły, jak w tych wszystkich mieszkaniach dochodzi do rewizji, jak te osoby lądują w aresztach na przesłuchaniach, są ich procesy, są obciążane często i to gęsto. I to są konkretne osoby, właśnie związane z tym Słowem Podziemnym, ale też i inne, między innymi Hanna Skarżanka, która w tym wszystkim uczestniczy. No, więcej z tych osób, jedną z najważniejszych była pani doktor Janiszewska, bardzo wierna księdzu Jerzemu, zresztą też jego lekarzem, była jednym z dwóch ważnych lekarzy. I ona przechowywała część archiwum księdza Jerzego i miała też takie mieszkanie,
które nie były jakby dostępne chyba bezpośrednio, jakieś takie lekko zawyolowane, jakiś pokój był tam z archiwaliami. I tam wpadła też bezpieka, bo Tadeusz Sztacznik, który po prostu sprzedawał tych ludzi, bezpieka chodziła za nimi. I tam też wpadli. I ona też miała te same przejścia, więc archiwum księdza Jerzego Popiełuszki było na wagę złota. Plebania świętego Stanisława Kostki była niedostępna do prostego, ja wiem, do prostej akcji, żeby tam wejść i przejąć. Bo tam jednak byli ci hutnicy, oni cały czas pilnowali, a do tego trzeba było być mieć jednak jakieś formy nakazu czy czegokolwiek. No więc musiał być proces, no cokolwiek musiało być, żeby to się dało zrobić, więc tam nie weszli. Ale rozbijali po kolei środowisko, więc archiwum księdza Jerzego było bardzo ważną rzeczą. Dlaczego tak ważną? Ja sam do dziś nie wiem. W każdym razie no, polowano na to archiwum intensywnie po Warszawie. To podpowiem. W tym zbiorze, który udało mi się przechować, były, jeśli się nie mylę, 2 notesy, a 1 na pewno. I były tam wszystkie kontakty, adresy ludzi, z którymi ksiądz Jerzy się spotykał i zadawał. I pewnie o to chodziło, żeby dorwać się do tej wiedzy. Ja trochę nieświadom przechowywałem później to już u siebie w domu, ale no, dzisiaj myślę sobie, że mi się udało, że nie dorwali się. Co ciekawe, otóż byłem przesłuchiwany również w procesie tym kryminalnym księdza Jerzego nie tak dawno, kilka lat temu, może 3, przez nowego prokuratora, który przejął to śledztwo i tam zadawał mi jakieś pytania, próbował sobie coś wyjaśnić, a ja mu zadałem proste pytanie. Panie prokuratorze, a czy zrobił pan rozeznanie w środowisku księdza Jerzego? Bo Paweł wspomniał, że było tam mnóstwo agentury. Nie takie mnóstwo, ale oczywiście było. Części z nich do dzisiaj nie mogliśmy poznać. Pan Stachnik, notabene zapromowany przez pana Leszka Moczulskiego, Konfederacja Polski Niepodległej. Jak dziś już wiemy, było to służbowe delegowanie tego pana. Ale jest jeszcze mnóstwo innych historii, mnóstwo innych ciekawych postaci, o których nikt nigdy się nie dowiedział. Śledztwo, owszem, jeśli kierowano to gdzieś w stronę otoczenia księdza Jerzego, tego od strony robotniczej, prawda, spodziewano się, że tam gdzieś coś. Natomiast tych ludzi, również ważnych, nie z tego środowiska, pomijano. I kiedy prokurator zadał mi pytanie, a jak ja mam do nich dotrzeć? Ja mówię, jak to? Przecież ma pan w ręku notes, który ja przekazałem. Daję mu na to zaświadczenie. A on robi wielkie oczy. On po prostu tego nie widział. Później jakoś się okazało, że ten notes jednak jest. Śledztwo przedłużono od tego czasu i ono trwa. I może taka jedna poboczna uwaga. Nie wiemy, jak ono się zakończy. Powstało już tyle różnych wersji, że mamy do wyboru z 5 scenariuszy. Coś jak z prezydentem Kennedym. Możemy sobie wybierać, jaka jest prawdziwa wersja. I zdaje się, o to chodzi wszystkim tym, którzy puszczają co jakiś czas różne sensacje w rodzaju chrostowski agent czy chrostowski zdrajca, po to tylko, żeby nam tak zamącić w głowach i żebyśmy sobie tak musieli popsuć świadomość, żebyśmy już nigdy się nie dowiedzieli, bo patrzcie teraz na tych młodych ludzi, których tu trochę brakuje. Co oni mają o tym myśleć, prawda, jeśli mają 5 wersji do wyboru? I zdaje się, osiągnięto ten cel. Czy słowo o notesach jeszcze, nie wiem, czy to były te notesy, ale pewną liczbę notesów księdza Jerzego, takich rocznych notesów ze skorowidzami, z nazwiskami odtajnione chyba przed 3 laty i są w IPN-ie. Myśmy też wertowali te notesy, można to wszystko przeczytać i faktycznie tam poza nazwiskami w skorowicach i telefonami jest niewiele. Przeciekawe jest to, że im dalej, rok 83-84, tym więcej jest kontaktów zagranicznych i no, potem to już w zasadzie 3/4 jest zagranicznych kontaktów, w tym włącznie z Bliskim Wschodem epizodycznie i z krajami bloku wschodniego, ale też Kanada, Stany Zjednoczone głównie. Ciężko dojść, co to są za osoby. Ale jak się księdza Jerzego historię bada, akurat dziś mówiłem o jego wypowiedziach, więc być może to mniej emocjonujący wątek, choć myślę, że ważniejszy, to jestem przekonany na pewnych konkretnych, udowodnionych podstawach, to mogę oprzeć, że ksiądz Jerzy miał relacje i kontakty z osobami ważnymi i istotnymi, co nigdy nie wyszło i pewno nie wyjdzie. Dlatego, że te kontakty pobieżne,
może nie pobieżne, ale zwyczajne, powiedzmy sobie, z robotnikami czy z hutnikami. One są dostępne w jakimś sensie informacje o nich, bo to są zeznania świadków, to są rozmowy, to są pewne dokumenty, zdjęcia, nagrania. Ale jeśli ktoś był specjalnie ważny, to się nie afiszował, że spotyka się z księdzem Popiełuszką. Więc skąd my do dziś mamy wiedzieć? Być może historia się potoczyła tak, że informowanie o tych spotkaniach jest niewygodne albo niedobre, my tego nie wiemy. Na przykład no, ciekawą rzeczą jest to, że w ostatnim czasie udało się odnaleźć taką informację, że ksiądz Popiełuszko miał kontakty przez pośredników z rządem londyńskim na emigracji. Dla SB to było bardzo niebezpieczne, dlatego że jednak to było silne środowisko polonijne, które też no, czekało na pewne uruchomienie tak naprawdę. Niespecjalnie zaopiekowane w tamtym czasie. I też gotowy pewnie do takich działań. A propos też wyjazdu do Londynu, to jedna z pań, które przyjechały z Londynu do Polski i z księdzemierzem się kontaktowały, wspomniała ostatnie z nim spotkanie i mówi tak, po mszy za ojczyznę weszłam do zakrystii, gdzie był Jurek, bo oni byli po imieniu i mówi mu tak, Jurek, Rzym masz załatwiony, prezydent sabat ci załatwił. Sabat był przedostatnim prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie. To jest jej wspomnienie. A kardynał Glemp, z kolei w innych dokumentach, bo tu wchodzimy w inny temat, nie chciałbym za bardzo się w niego zagłębiać, powiedział coś takiego po śmierci księdza Jerzego, że wysoko postawione osoby zabiegały o jego wyjazd. No to kto był wysoko postawiony? Andrzej Gwiazda? Lech Wałęsa? No Gwiazda chciał, żeby on został. Wysoko postawiony dla prymasa Glempa to mógł być prezydent Sabat. O co chodziło? Chodziło o to, czy to ma być tylko otwarcie drogi do wyjazdu, że możesz wyjechać, czy to ma być rozkaz. Wyjedziesz do Rzymu, kieruje cię na studio do Rzymu. Gdyby otrzymał skierowanie na studio, to by wyjechał. To są sprawy, o których dziś jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. Jeszcze jedna rzecz może już na koniec, to taka, że proszę Państwa, jeśli chodzi o to, czy księdza Jerzego życie jest poznane i zbadane. No więc jak pracowaliśmy teraz z koleżanką intensywnie nad publikacją, która w przyszłym roku się ukaże, no to zaczęliśmy wertować dokumenty, trochę myśląc, że ktoś to już przeczytał, a my po prostu będziemy tylko jeszcze to porządkować. No i myśmy tych dokumentów przeczytali dziesiątki tysięcy stron do 100 000 stron przez ostatnie 2 lata. Różnych źródeł, bo to nie tylko IPN, ale i inne źródła. I wyszło na to, i to była konsternacja i zdziwienie, że tak naprawdę to nie było kwerendy do tej pory chyba szczegółowej dotyczącej księdza Jerzego. To jest temat niezbadany. Co jest niezbadane? Bo my go ciągle sprowadzamy tylko do tego, czy już wiemy, kto go zabił, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo duże spłycenie tej sprawy. To jest niebezpieczne spłycenie tej sprawy, bo my nie wiemy, kim on był dla Solidarności. Nie wiemy, jaką rolę pełnił. My nie wiemy, z kim się kontaktował. Nigdy nie badano zasięgu i znaczenia mszy za ojczyznę, które były tak silne, że on zginął, bo on zginął przez tę mszę, można tak powiedzieć. Nie były kwerendy dokumentalnej dotyczącej choćby też tajnych współpracowników, bo to, co mamy tak naprawdę, to są akta jego śledztwa w jego sprawie i akta procesu toruńskiego. To mamy. Reszta spłynęła, sor, popiel spłonął. Natomiast są teczki pracy osób, które na niego donosiły, ale jeśli nie ma w aktach sprawy ani w procesie toruńskim żadnych wyjątków z tych teczek, to po prostu one nie zostały prawdopodobnie przebadane. Tak zakładam. Tak wynika z naszej kwerendy, więc temat księdza Jerzego jest tematem otwartym. A jeszcze też kończąc tą kwestię nauczania księdza Jerzego, ta książka jest kluczem. Dla mnie jest dowodem na to, że ten temat jest otwarty wciąż, po pierwsze. Po drugie, no, jest też źródłem, z którego powinno się, myślę, wyczytać myśl dla współczesności, bo to jest tylko zbiór wypowiedzi. No ale wyczytajmy to dla współczesności, przełóżmy to na współczesność. Jak to można zastosować do dzisiejszej rzeczywistości? A można. I to jest przed nami. A za rok będzie 40-lecie od jego śmierci, więc mamy rok, żeby się tym naprawdę porządnie i szybko zająć. Czytajmy więc tę książkę. Jest tego warto. Bardzo dziękuję, dziękuję też. Może tak dziś było mniej emocjonująco, dlatego że no jednak wchodzimy w te teksty, one być może no nie są tak dramatyczne jak w sytuacji, jak agenci SB, jak tajemnica śmierci, ale myślę, że są być może nawet ważniejsze, bo tam jest po prostu ukryte życie. Dziękuję bardzo.